Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Joe Skleroza Biden ma plan na Amerykę. Opodatkuje wszystkich tych, którzy płacą podatki i pracują. Rozda wszystko tym, którzy nie płacą podatków i nie pracują. Do tego zatrudni setki tysięcy pasożytów na urzędach państwowych. No a jak już nic nie będzie wychodziło, to po prostu dodrukuje forsy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Prezydent Biden ma plan. Ma plan taki jak z filmu Powrót do przeszłości. No i właśnie wraca do przeszłości. Kiedy Trump został wybrany na swoją pierwszą kadencję, no to w zasadzie Stany Zjednoczone miały jedne z najwyższych stawek podatków korporacyjnych w rozwiniętych krajach. No i przed tym, no to w zasadzie było długie dziesiątki lat powolnego wzrostu, była kompletna stagnacja pracowników, no i pensje po prostu były mizerne. Szczególnie za Obamy. Za Obamy, no to było bardzo trująca taka atmosfera. Jak Obama już przestał być prezydentem, to w zasadzie Ameryka odetchnęła z ulgą. Ale nie odetchnęła z ulgą. Za Obamy ekonomia była szczególnie najgorsza dla nisko wykwalifikowanych robotników i pracowników oraz dla grup, które w zasadzie nie miały wykształcenia. To były najgorsze czasy. Czarni mieli najgorsze czasy właśnie za Obamą. Za Obamy wybierali go, a on im za dużo tak nie pomógł. Cały był atak. Atak był na biznesy, atak był na inwestycje, atak był również na strasznie dużo było przepisów i regulacji, także za Obamy było najgorzej przez ostatnie 60-70 lat od zakończenia II wojny światowej. No to możecie sobie wyobrazić, jak to było źle. Każdy normalny rozumie, że wysokie podatki korporacyjne, te wszystkie ataki na regulacje, coraz gorsze regulacje, programy socjalne, zasiłkowe i tak dalej, które zniechęcają ludzi do szukania pracy, spowodowało to, że bardzo dużo amerykańskich firm, międzynarodowych firm, po prostu zdecydowała się ulokować swoje firmy poza Ameryką. No i te wszystkie zyski poza Ameryką są inaczej liczone, także to redukuje, czy eliminuje podatki w Ameryce, które mogłyby być używane w Ameryce, no ale tak samo redukuje zapotrzebowanie na pracowników. Zapotrzebowanie na pracowników, no jak ktoś inny może wyprodukować, bo podatki gdzieś indziej są mniejsze. No i wtedy, jeżeli jest mniejsze zapotrzebowanie na pracowników, no to co się dzieje? No to wtedy pensje spadają, no bo jest więcej ludzi chętnych do pracy niż samej pracy. Także to Ameryka dostała kopa dwa razy przez to, że korporacje nie płacą podatków w Ameryce, no i że jest mniej możliwości pracy. Idea w 2017 roku za Trumpa była ta idea, że akty kongresu, żeby obniżyć podatki, spowodować, że będzie więcej miejsc pracy, no to kapitał, inwestycje kapitałowe, inwestycje finansowe znowu wróciły. Pensje zaczęły wzrastać, wydajność zaczęła wzrastać. Rada doradcza Trumpa właśnie mówiła, że wzrost będzie mniej więcej dla średniej rodziny, no to będzie około 4 tysięcy w ciągu 3, 4, 5 lat.
pomimo tego, że Obama również się mniej więcej orientował, taka rzecz może pomóc i jego administracja proponowała to w 2015 roku bardzo poważnie, no to jak Trump to zaproponował, no to wszystkie te komunistyczne, wszyscy ci lewacy po prostu się wyśmiewali z Trumpa, że on tego zrobić nie może. No ale dane statystyczne pokazują na to, że aktualny wzrost dochodu narodowego w 2019 roku, no to był 300 miliardów większy niż biuro budżetowe przewidywało w 2017 roku. Inwestycje kapitałowe, no to były o 100 miliardów dolarów większe. 3 miliony ludzi znalazło zatrudnienie, pomimo że wszystko przewidywali dużo mniej. Firmy amerykańskie ściągnęły z powrotem za mórz i oceanów 1,5 triliona dolarów w gotówce, dlatego że im się to opłacało. To było dobre do działania i było bardzo atrakcyjne. Przez pierwsze 2 lata po tych, jak obcięto te podatki, no to średni dochód dla rodziny wzrósł o 5 tysięcy, a nie tak jak grupa Trumpa wyliczała, będzie 4 tysiące. Wzrost dochodu dla dolnej połowy Ameryki był 3 razy szybszy niż dla 1% tych najwięcej zarabiających. Także to był bardzo duży postęp. To zatrudnienie wzrastało, pensje wzrastały. No ogólnie rzecz biorąc, to wszyscy się obudzili po tym marazmie Obamy. I taka polisa, no to nie jest to tak strasznie radykalne, bo po tych cięciach podatki federalne i podatki stanowe, no to tak średnio to był mniej więcej 26%. No i to jest fundacja, w zasadzie dane z fundacji, która jest dwupartyjna albo bezpartyjna. W krajach rozwiniętych jest jeszcze mniej, bo jest tylko 23%, także 26% w Ameryce, 23% na świecie, także Ameryka jeszcze przoduje w jednym z największych podatków korporacyjnych na świecie. Pomimo tego Biden proponuje całą tą ustawę infrastruktury. No, prawda jest taka, że z tych trylionów na infrastrukturę będzie przeznaczonych około tylko 5%. Cała reszta to jest następne rozdawnictwo. No ale no co z tym zrobić? No po prostu oni muszą podatkować. Biden proponuje znowu, żeby podatki korporacyjne podciągnąć i chce zrobić o 28%. Tak, wydawałoby się, że to nie jest aż tak strasznie dużo, ale jednak to będzie podwyżka o 1/3, porównując do 2000, w 2016 było 35%, także za Obamy było to dosyć późno, no ale dosyć dużo, no ale no chcę zlikwidować wszystko to, co Trump osiągnął i ten wzrost. Dochody z podatków były nieprawdopodobne. Ogólnie wzrosło prawie 2 tryliony dolarów. Także ten wzrost, to czym był spowodowany? No był spowodowany, że te cięcia podatkowe w 2017 spowodowały większe obroty. No i ogólnie są większe dochody dla kraju. No i dlaczego te wszystko, ta ustawa infrastruktury no musi być jakoś finansowana. Demokraci ogólnie rzecz biorąc, oni nigdy się nie przejmowali podwyższaniem podatków. Oni w zasadzie mają w nosie to, jak to będzie wszystko zapłacone. Wszyscy ci lewaccy komunistyczni teoretycy dzisiejsi, no to
to są bardzo szczerzy na tym, jak to się dzieje. Podatki wcale nie są potrzebne do tego wydawania, kiedy rząd chce wydawać, no bo rząd może zawsze wydać pieniądze, wydrukować pieniądze. No i to jest to, gdzie Wenezuela zaczyna się pokazywać, inflacja, Zimbabwe tak samo. Także nawet demokraci ci ze środka parę tygodni temu to wspominali, że opodatkowanie jest tak niskie, że w zasadzie to jest nie ma znaczenia, czy się pożycza, czy się nie pożycza. Co roku, no komuniści, lewacy, socjaliści, oni zawsze w Ameryce, to jest ta wojna klas, zawsze mówią opodatkowywać bogatych, zabić dziedzica, powiesić mandaryna i tak dalej, i tak dalej. To ciągle są te krzyki, żeby po prostu wszystkich bogatszych likwidować. No i jedno z takich zepsutych płyt, no to jest to, że korporacje, no to muszą zapłacić swoją działkę, także muszą uczciwą swoją działkę zapłacić. No ale każdy normalny rozumie, że jeżeli korporacja zapłaci większe podatki, no to co korporacja robi? Albo mniej ludzi przyjmie do pracy, albo podniesie cenę swoich produktów. Inwestorzy nie będą inwestować, także każdy normalny to rozumie, poza komunistami. Komuniści po prostu mają to w nosie. Biden wie, że w zasadzie kongres tego przypuszczalnie chyba nie przepuści. Demokraci w Senacie będą prawdopodobnie myśleli o jakichś poprawkach do tego wszystkiego. Ogólnie wszyscy normalni Amerykanie, no to zgadzali się, że cała ta infrastruktura, no co jest infrastruktura? No infrastruktura to na pewno nie są pieniądze dla bezrobotnych, to nie są pieniądze dla nielegalnych przybyszy, to nie są pieniądze na lecznictwo. Infrastruktura to są autostrady, drogi, mosty, jakieś kanały wodne, tego rodzaju rzeczy, które są potrzebne całemu narodowi. No i wszyscy normalni wiedzą, że tego rodzaju rzeczy drogowe, no to są pieniądze z dodatkowych podatków w benzynie po prostu. Ci, którzy jeżdżą, no to kupują tą benzynę, no i utrzymują to wszystko. Ronald Reagan sam w sobie, no to też był skłonny podnieść podatek na benzynę, żeby nie zwiększać podatków od dochodu czy korporacyjnych. No ale teraz komuniści proponują, oni nie dość, że chcą mieć te podatki od benzyny, no to oni chcą jeszcze zrobić podatki od przejechanych mil. No każdy normalny sobie zdaje sprawę, że czym więcej się jeździ, no to kupuje się więcej benzyny, a jak się kupuje więcej benzyny, no to płaci się więcej podatków. Także jedno to jest drugie, a drugie to jest pierwsze. Ale jednak komuniści mówią, że to musi być od licznika liczone. No nie wiem jaka jest logika w tym wszystkim, bo tylko jedyne co robi, to komplikuje i powoduje, że jest więcej urzędników. No i cała ta ustawa o infrastrukturze, no to najciekawsze jest to, najtragiczniejsze to jest to, że tam plan ma po prostu, chce wydać setki miliardów dolarów na te zielone technologie, na te technologie środowiskowe. Preferują właśnie jak zwykle te wiatraki i elektryczne samochody, ale nikt nie mówi o energii nuklearnej, nikt nie mówi o naturalnym gazie, nikt nie mówi już kompletnie o węglu. No, nikt nie mówi o tym, żeby pozmieniać przepisy budowlane, bo bardzo często w Ameryce przepisy budowlane w pewnych miejscach są tak ograniczone, że po prostu ludzie muszą daleko jeździć. Także cały ten zielony plan nie działał ani dla Busha, ani dla Obamy, no i nie będzie przypuszczalnie działał dla Bidena. Tak samo, jeżeli Biden
jeszcze zrobi następną rzecz. Przypuszczalnie Biden wprowadzi straszne podatki właśnie do tych kopalin, czyli węgiel, ropa, gaz i tak dalej. To nie za bardzo wyjdzie, no bo to znowu opuści wszystko. Zamiast tego, no to powinien wprowadzić jakieś właśnie obniżenia podatków, żeby były jakieś innowacje. No ale to nie gra z komunistami, nie gra z socjalistami. Całe te wielkie wzrosty podatków i wszystkie regulacje spowoduje to, że Ameryka znowu się cofnie do czasów Obamy, no i znowu będzie marazm, znowu 2024, znowu się całe ten wahadło ruszy w kierunku konserwatystów. W 2022 w wyborach między prezydenckim też to będzie wielka zmiana. No jest jeden tylko wielki bałagan. Jest jeden wielki bałagan. Komuniści niestety pchają to wszystko w kierunku tragedii narodowej. Zdrowie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję wszystkim konserwatystom, wszystkim republikanom za to, że głosujecie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Nie dajcie się ogłupić, nie dajcie się, żebyście zostali socjalistami. Przekaz dla wszystkich socjalistów. Patrzcie się na cenę benzyny, patrzcie się na swoje podatki, które nadchodzą. Po prostu idźcie po rozum do głowy. No i zobaczcie, że wasze decyzje pchają Amerykę w kierunku Wenezueli. Zdrowia dla normalnych.